siemanko, witam was serdecznie. Słuchajcie, jesteśmy już po meczu PGNiG Super Ligi pomiędzy Azotami Puławia a Problem Głogów. Mecz zakończył się wynikiem remisowym. Wynik był mały, bo wpadło 48 bramek. Postawiliśmy, słuchajcie, poniżej 55,5 bramki. Typ przedmeczowy, dostępny dla wszystkich, także bardzo się cieszymy, że udało wam się to złapać. Postawiliśmy też live na zwycięstwo Puław. Niestety Paweł Podsiadło w ostatniej akcji meczu nie trafił w bramkę. To jest jakiś kurwa... nieporozumienie. A my teraz, słuchajcie, skupmy się na tym, co będzie się działo jutro, żeby wyciągnąć troszkę typu. No więc wjeżdżamy. Kurwa jest! Okej, słuchajcie, a więc typem na jutro, takim perełką w tym całym dniu, jest z pewnością mecz pomiędzy Górnikiem Zabrze a Gwardią Opole. Dlaczego? Gwardia Opole wygrała pierwszy mecz u siebie i zapewniła sobie fajną zaliczkę przed tym drugim meczem w Zabrzu. Na papierze oczywiście to Zabrze jest faworytem, ale słuchajcie, bukmacher w tym przypadku daje nam przy handicapie plus 4,5 na Gwardię Opole i słuchajcie, dla mnie jest to super typ. Dlaczego? Dlatego, że uważam, że Gwardia Opole to bardzo charakterny zespół, który nie pozwoli sobie na to, by stracić taką zaliczkę. Mimo oczywiście, że grają w Zabrzu i to Górnik jest faworytem tego spotkania, to wydaje mi się, że absolutnie Gwardia to jest tak charakterny zespół, że sobie nie pozwoli wyrwać tego zwycięstwa. A jutro też bardzo ciekawy mecz pomiędzy Górnikiem Zabrze a Gwardią Opole. Gwardia Opole sobie wyrobiła tą trzybramkową zaliczkę, trochę niespodzianka. Czy według ciebie jest to niespodzianka i czy jutro stać się Zabrze na to, żeby zniwelować te straty, czy jednak uważasz, że Gwardia Opole tak charakterny zespół, który też tutaj z wami walczył do ostatniej piłki, po prostu przejdzie do półfinału? W tych ostatnich meczach Gwardia się bardzo dobrze prezentuje. Oglądałem ten mecz i bodajże czterobramkowo nawet mają przewagę. Także można powiedzieć, że to jest i dużo i mało w piłce ręcznej, ale myślę, że Opole bardzo w siebie uwierzyło po tym zwycięstwie, po tym dwóch meczu z nami bardzo dobrze zagrali, także myślę, że nie stoją na straconej pozycji. Wiadomo, że Górnik grał u siebie i w tej rundzie zasadniczej potrafił u siebie wysoko wygrać, ale te ćwierćfinały to jest zupełnie inna bajka. To tak naprawdę cały sezon można zaprzepaścić jednym czy dwoma meczami, także ciężko tutaj cokolwiek wytypować, aczkolwiek na pewno Górnik Zabrze nie będzie miał łatwo w tym meczu. Okej, dzięki, ślicznie, zaraz dalej. Ciekawy pojedynek pomiędzy Górnikiem Zabrze a Gwardią Opole. Jeśli miałby pan tutaj wytypować, kto przejdzie dalej, bo Gwardia ma fajną zaliczkę po tym pierwszym spotkaniu i według mnie to jest taki czarny koń w ogóle całej tej naszej ligi. Wydaje się panu, że Górnik odrobi tą czterobramkową zaliczkę, czy będzie ciężko? No Górnik gra u siebie i oni są na pewno faworytami cały czas. Mają swoje problemy kadrowe, w szczególności w bramce, a bramka im bardzo mocno pomagała. W każdym meczu nie dosyć, że obrona super funkcjonowała z bramkarzami, to czy Galija, czy Kornecki dużo sytuacji sam na sam broniła, więc jeżeli tu tego elementu, ten element uda im się za jakoś zakleić, to Zabrze powinno się znaleźć w finale. Super, dziękuję bardzo za rozmowę. Powodzenia. Gwardia Opole zmierzy się z Zabrzem na ich hali. Oni właśnie pierwszy mecz też wygrała ekipa z Opola. No i była to lekka niespodzianka. Jak będzie jutro? Jak pan? Czy jednak się Zabrze stać na to, żeby odrobić te trzy bramki? To jest właśnie najbardziej ciekawa para. Miałbym to też osobę do drugiej zadowolenia. Bo winien trzyma się do ostatniej gości. Faktycznie pierwszy mecz świeciowy pokazał, że na razie szykuje nam się niespodzianka, no bo tak już trzeba wydać się awans do finału Gwardii Opole, a nie żeby na zawsze gdzieś tam zawsze był rozdach powtarzany naszej PGNiG. Myślę, że powinno być osobą stanie, bo tam jest teraz pozycji, bo tam teraz pytam się, że w ostatnim momencie sezonu zawsze trenerzy ubolewają, że nie będzie najważniejszych, nie mają całej pełnej 16 ludzi do gry. Ja myślę, że jednak Gwardia stać na poziomie, ale jeśli ja bym miał stawiać, to myślę, że jednak... Kolejnym bardzo ciekawym typem, słuchajcie, na jutrzejsze spotkanie, piłka nożna, El Clasico, czyli FC Barcelona kontra Real Madrid. Kursy też wystawione przez Bukmacherów są dosyć dziwne, oczywiście Barcelona jest faworytem, gra u siebie, ale wydaje mi się, że takie plus jeden handicap dla Realu, jak najbardziej to łykamy po kursie 1,85, czyli Real musi ten mecz wygrać, zremisować lub maksymalnie przegrać jedną bramką, wtedy dostajemy zwrot. Także bardzo ciekawe spotkanie, myślę, że Barcelona będzie chciała pokazać się z jak najlepszej strony, żeby udowodnić to swoje królestwo w lidze hiszpańskiej nad Realem Madryt, szczególnie, że grają u siebie. Real Madryt no już generalnie ma jeden najważniejszy mecz sezonu przed sobą, więc wydaje mi się, że oni będą też jakoś bardzo forsować tempa, ale też nie wydaje mi się, żeby Barcelona tutaj dokonała jakiegoś wielkiego pogromu, dlatego bardzo ciekawym typem na to spotkanie jest plus jeden
handicap na zespół Realu Madryt. Mamy zajebisty konkurs na El Clasico. Wiem, że interesujecie się oczywiście takimi meczami, więc El Clasico, szybki temat konkursu. Słuchajcie, nagrody w opisie filmu, bardzo ciekawe, bierzcie udział. A więc krótki temat. Strzelca przynajmniej jednej bramki i dokładny wynik meczu pomiędzy FC Barceloną a Realem Madryt jutro do godziny 20 przyjmujemy. Typy wpisujecie w komentarzu. Zasady konkursu są proste. Musisz subskrybować nasz kanał, a następnie napisać komentarz, co powiedziałem, czyli dokładny wynik spotkania i strzelca przynajmniej jednej bramki w meczu El Clasico na jutro do godziny 20. Subskrypcja kanału, komentarz i wygrywasz fajne nagrody. Dołączasz do naszej ekipy premium, odbierasz fajne bonusy na Buka, nawet do 100 zł na Paysafe Card. Także śmiało, rejestrujcie się na dole, przeczytajcie opisy. Powodzenia. Jeszcze moja krótka notka od siebie na temat LeBrona Jamesa, bo ja jestem fanem LeBrona Jamesa, a to co ostatnio wyprawia, to jest po prostu coś nieprawdopodobnego. To jakie statystyki wykręcił ostatnio Toronto z Toronto? Coś nieprawdopodobnego, naprawdę. Gość po prostu gra kosmiczną koszykówkę. Generalnie król jest na tronie i wydaje mi się, że król jest tylko jeden, jest to LeBron James, biorąc pod uwagę to, ile mieli problemów Cleveland Cavaliers przed tym sezonem i jak w przerwie sezonu ten cały skład się zmienił. LeBron to poukładał tak naprawdę sam, ciągnie to wszystko z Kevinem Love, z Jarrett Smithem, także naprawdę, słuchajcie, zobaczcie na jego akcje, na jego statystyki, coś nieprawdopodobnego. Wydaje mi się, że dzisiaj u siebie również Cleveland dołoży tą cegiełkę do 3-0, ale to już tak luźno, bo nie wiem, czy dostaniecie ten typ na tyle, żeby udało wam się zagrać to spotkanie. Wydaje mi się, że Cleveland wygra na 3-0 u siebie, także taki trzeci luźny typ ode mnie. Niedługo pojawi się bardzo ciekawa puenta dotycząca Arsena Wengera i generalnie całego Arsenalu. Z nami Christian Bieli, który fajnie wypowiedział się na temat trenera kanonieru. Również niedługo vlog z Londynu, z naszego turu po Lidze Europy. Bardzo fajny, przyjemny do oglądania. Oczywiście, jak wiecie, trzymamy cały czas ten poziom jajcowania, żeby to było wszystko zrobione z jajem, porządnie. Bardzo się cieszymy, że jest was coraz więcej, że coraz więcej osób nas ogląda, subskrybuje, komentuje. Subskrybuj nasz kanał. Nie jesteśmy grupkami VIP. Bo to jest po prostu żałosne, te grupki VIP są dla mnie żałosne, ale mniejsza o to. Powodzenia wam życzę z tymi typami, dla mnie Wardia to jest pewniacze. Także trzymajcie się, powiązanka piąteczka, siemanko.